Witaj, Damian Szmigiel. Witam. Jak się czujesz na BFC 11? Wygrałeś walkę numer 6. No bardzo dobrze, to była ciężka walka. Jakub Rostek twoim przeciwnikiem był. Tak jest, dokładnie. Dlaczego była ciężka walka? Bo mój przeciwnik był bardzo dobry technicznie i przede wszystkim chciał się bić. Nie tylko klinczował, ale cały czas twardo się bił, więc to też było ciężkie, męczące. Znacie się jakoś poza galą? Znałeś swojego przeciwnika wcześniej? W ogóle wiedziałeś, kto to jest, jeśli chodzi o sport, sportowo? Nie wiedziałem, kto to jest. Dopiero kiedy już nas wylosowali, że tak powiem, do walki, to wiedziałem, dopiero zobaczyłem, kto to jest. Ile miałeś czasu na przygotowanie? Na przygotowania było jakieś od 3 do 2 miesięcy, coś takiego. Przypomnij naszym widzom, w jakim klubie trenujesz, kto jest twoim trenerem? Trenuję w klubie GT Garażowa, a moim trenerem jest Igor Zając. Dzisiaj też był obecny, jako twój narożnik? Oczywiście, jako mój narożnik, to jest mój trener, więc cały czas jest ze mną i mnie wspiera. Twój przeciwnik był z jakiego klubu? Copacabana. Czy to jest klub warszawski, czy...? Tak, warszawski. Czy wy jakoś jako kluby konkurujecie, czy zupełnie nie macie kontaktu ze sobą? Ja go wcześniej w ogóle też nie widziałem na zawodach, bo on też przede wszystkim jest w innej formule, on się trenuje w Muay Thai, więc. Od kiedy jesteś związany w ogóle z Basement Fight Circle, z tą federacją? Z Basement Fight Circle od grudnia zeszłego roku, bo wtedy dostałem propozycję, żeby zawalczyć pierwszy raz. Czyli dokładnie w tym samym miejscu walczyłeś, to było 1 grudnia? Tak. I było troszeczkę zimniej, prawda? Oj tak, o wiele było zimniej, to dokładnie. Tak, jak się schodziło z tego, jak to powiedzieć, ringu, utworzonego z oglądających. Nawet jak się rozmawiało, to para nawet z usta cięła, pamiętam, więc łatwo było się przeziębić, jak ktoś był spocony. Tak, dokładnie. Też nie przeziębiłeś się wtedy? Nie, na szczęście nie. Przypomnij, z kim wtedy walczyłeś? To był Jakub Gomuła. To był warszawski zawodnik? Znaczy, z tego co wiem, to mieszka w Warszawie, ale on jest z jakiegoś innego miasta. Jeśli zaproponują ci, to będziesz na kolejnej gali BFC chciał walczyć? Jak najbardziej. Teraz staram się o pas BFC, żeby go wygrać. W takim razie, kogo chciałbyś pozdrowić dzisiaj na zakończenie, komu podziękować? Przede wszystkim chciałbym podziękować całemu GT za to, że mnie wspierali i mojej wspaniałej dziewczyny. Damian Szmigiel z nami, zwycięzca walki numer 6.